diecezja istniała od 1939 roku i tam już wizytował te tereny i Władyka Makary, metropolita. Później pracował tam i biskup Michał, który jest pochowany w Białymstoku. Później pracowali tam inni biskupi, metropolit przyszły Stefan, metropolita Bazylii, arcybiskup Aleksy, także oni włożyli bardzo wiele pracy w to i zakładając nowe parafie i nauczając religii i organizując ludzi. Oczywiście to były czasy trudne i rzeczywiście no, ja wszedłem w ich pracę, w ich trud, także już była struktura parafii już była. Co prawda niektóre parafie powstawały i znikały też, to były tak kilka parafii, tak znikło. Także to jest pierwsza rzecz. Władyka, wszyscy pracowali bardzo ofiarnie. To przecież no, ja już jeździłem samochodem, a Władyka Stefan na przykład drogę z Wrocławia do Gryfic pokonywał pociągiem z diakonem, z Janem Zbiorowskim, którzy wieźli oblaczenia, mitry i tak dalej, to z Gryfic, także to to były no, trudne sprawy, a w Gryficach potężna była parafia. Tam kilkaset osób było. Kiedy przyjeżdżali prawosławni, furmanki stale, to ciągnęli się na kilka kilometrów. Ja już zostałem w Gryfice w stanie, kiedy tam przychodziło do cerkwi 5-6 osób i cerkiew była w stanie ruiny. Dlaczego? Dlatego, że nasza cerkiew miała do uzupełnienia kadry. Bardzo dużo świeszczenników było nowych w latach 50., 60. jeszcze, nawet 70. Już 70. przecież, ale to i właściwie wszyscy, którzy kończyli seminarium, późniejszą akademię, szli przede wszystkim na Gostoczyzm, to tam większe parafie, a natomiast tam dalej niechętnie szli, bo to daleko od domu, tak wielu ludzi się tak rozumowało. I teraz no, był oczywiście otwarty i skryty sprzeciw i powiedzmy próby jakiegoś no, likwidowania parafii pozostałych, różnego rodzaju to było. Ja trafiłem akurat na okres taki trudny, ponieważ po takiej bardzo własnej pracy poprzedników i bardzo ofiarny Władyka, na przykład Aleksy motorem jeździł z Wrocławia do Turzynia, to jest gdzieś 250 km po to, żeby dzieci uczyć religii. Niesamowite. Tak, i to często i żył w bardzo trudnych warunkach materialnych wtedy. No niestety taka była sytuacja finansowa, że właściwie utrzymywał jego brat, maszynista kolejowy z bratową, żoną swoją. Także ja trafiłem już 2 lata po śmierci Władyki Aleksego, czyli kiedy i te ruchy z zewnątrz zmierzające do no, osłabienia albo wręcz likwidacji parafii były dosyć silne i wiele osiągnięto. I również sytuacja materialna była trudna, dlatego że nie było środków na to, żeby remontować cerkwie, te budynki najczęściej po niemieckie. I również były miejscowości, gdzie już od kilku lat nie było świeszczennika i te parafie były w stanie zaniku. Bardzo wiele takich, nie wszystkie udało się uratować, ale wtedy trzeba było no, szukać księży i szukać środków po to, żeby coś robić. Jednym z takich poważnych zadań no, było na przykład no, w kilku parafiach księża nie mieli gdzie mieszkać. Dojeżdżali z daleka. Miałem taką sytuację, takie przykłady. Jeszcze w 80. latach ksiądz Ignatowicz, który teraz jest w Wojnówce, mieszkał z matuszką w Szczecinie, a dojeżdżał 70 km do Łowca i do Gryfic i przygotował wszystko autobusami, tramwajami. Tak. Księdza Lewczuka po wyświęceniu sytuacja wyglądała tak, że jest teraz proboszczem, nadal jest proszę o poszalenie, że
Matuszka mieszkała w Białymstoku. On mieszkał we Wrocławiu. A dojeżdżał każdą sobotę i niedzielę do Koszalina. No to można sobie wyobrazić. Tak było sytuacji dużo. Trzeba było szukać możliwości rozwiązania kwestii mieszkań, domów w wielu parafiach, takie w Lubinie, w Przemkowie, w Słupsku. W domach, w których mieszkali się księża, byli inni lokatorzy. I często te domy nie były zapisane nawet na cerkiew, tylko na osoby prywatne. I ci lokatorzy, no i w Słupsku było tak, że tam wjeżdżały mężczyzn Georgi Charytoniuk. Miał dwa pokoje do dyspozycji, a jego dwójka, on i matuszka i dwójka dzieci. Jak ja przyjeżdżałem, to mieli czwórkę i jeszcze kierowca, ojciec Georgi Szczur, spali w jednym pokoju, a ja spali w drugim pokoju. I także no, takie to były sytuacje. Oczywiście trzeba było jakoś zbierać pomaleńku, to się jakoś udało zrobić. Były problemy, no to jedna z głównych rzeczy, która była, bardzo mnie niepokoiła, to ja byłem przestraszony tym, że księża pracują, a później nie, ja na starość wiedziałem, że nie będą mieli miejsca gdzie. Będą się tulali, bo tak miałem tulali, będę miał taki problem. Musiałem zwolnić od całą Konstancję na bajko, męczennika za wiarę prawosławną. Trochę o tym wiecie chyba, no, może opowiem. I on już się po prostu zapuścił parafię, zapuścił mieszkanie, w którym miał, trzeba go wezwolić. Nie miałem go gdzie dać. Palac w biskupie składał się z dwóch pokoi, jeden na drugim, po 16 metrów kwadratowych. Tam był archiwum, z kielia, z archiwum, sala spotkań i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba było coś z tym robić. No i nie miałem go miejsca dla niego. W zasadzie musiałem go, tak, że tak, do Jablecznej umieścić, tam w Jablecznym przyjechał, tam nie było mu dobrze, później zmarł w Skłodowsku. Rodzinie. No i oczywiście trzeba było pomyśleć, co w przyszłości będzie tak od razu. Na szczęście no, przyjaciele z czasu studiów w Szwajcarii odwiedzali mnie, zorientowali się podczas tych wizyt w sytuacji, bardzo pomagali. Chcieli się na to, że pomogą mi w przeciągu 3-6 lat. Pomagali tak dokładnie 25 lat w ćwierć wieku. Bez nich nie byłoby cierpiec, niezbyt nie byłoby cerkwi, myślę, i w Gorzowie, i w Plebanii, w Zielonej Górze, i w Cieplic nie byłoby, i w Wałczu, i tak dalej, rzeczy. Także tutaj przyjaciele okazali się no, przyjaciółmi, którzy twardo stali i pomagali. Dzięki temu udało się rozwiązać właściwie, także teraz właściwie mamy prawie wszędzie już zapewnione mieszkania dla księży. Są możliwości, żeby spływać to nie tylko mieszkania, ale chodzi o to, gdzie mają się zbierwizować. W zimnym budynku, który jest no, cerkwią stary jakiejś kościoła poewangelickiego. Zimno przyjeżdżają i odchodzą. Znaczy, mieć jakiś punkt zaczepienia, czy żeby świeszczeniek mógł gdzie przyjąć ich. Bo czasami to nie było tak, że musiał przyjmować w tym pokoju, gdzie spał on sam, matuszko i czasami z dziećmi. To były takie warunki, tak, że trzeba było coś zrobić z tym. No, no i pomału się udało. Niektóre parafie same dawały sobie rady, pomału podejmowali decyzje takie, które doprowadziły do tego, że pan powiedzmy się w Szonkowie, czy w Gubieniu całe wystawę, że powiedzmy parafia w Legnicy jako jedna z największych sama zbudowała sobie wprowadzenie. Oczywiście trzeba było jakoś zabiegać, a potem było wiele różnych historii, żeby opowiadać. No.